No i przed nami mecz bombardierów. Wojciech Górniak, czyli podopieczny Grzegorza Panfila, mierzy się z Grzegorzem Staszyńskim. Staszyński, tak się poprawnie wymawia to nazwisko. Serwuje Wojciech Górniak. Prowadzi młody reprezentant Ustronia 30-0. Grzegorz Staszyński teraz właśnie stracił punkt przez swoją małżonkę, która nie wyłączyła telefonu i sygnał rozproszył naszego tutaj zawodnika. Po 30. To solidne spotkanie, bo wiemy, że panowie ten rodzin jest od najmłodszych lat, od dziecka. Widzimy teraz bliska tatuaże i spompowane bicepsy i tricepsy Grzegorza. Jest on takim drugim zawodnikiem, taki spompowany. Wczoraj był mecz Darowski właśnie Staszyński, gdzie grało dwóch pyków, takich solidnych czołgów, a tutaj mamy właśnie mecz czołga z takim, jak to się mówi, takim indykiem. Wojciech Górniak młody jest jeszcze, będzie miał czas na zbudowanie masy z pewnością. Także na spokojnie, małymi kroczkami do przodu. I na przewagę wybiera serwis. Teraz mamy deciding point, proszę państwa. Autowy ten pierwszy serwis. Slice operuje teraz Grzegorz. Długa wymianka się zapowiada. Trafił w samą linię. Agresywny atak. Próbominięcia i dobrze. Wojtek bardzo ładnie teraz utrzyma piłkę w grze. I mamy premierowego gama dla młodszego zawodników. 1-0 dla Wojtka.
fenomenalny teraz Roszard Grzegorz naprawdę wyczuł nadgarsteczek idealnie przez tempo. Bez szans mu czasowniku pomimo tego, że jest szybki właściwie górniak. No to do tej piłki nie zdążył dobiec. I trafił, proszę Państwa, Grzegorz idealnie wyliniętym wolejem. I mamy 1-1. Bardzo nisko szybował. O, no już spóźnił się troszeczkę Wojtek. Był na tej piłce, ale niestety troszeczkę za wolny ruch tym nadgarstkiem. Aucik minimalny, no i widzimy, że Grzegorz po tym pierwszym, luźniejszym gemie powoli wchodzi w spotkanie i napompowany zawodnik z Gubina zaczął sobie dobrze radzić. Dokładnie tak, znakomity mecz mamy na korcie centralnym. W tym momencie serwuje Wojciech Górniak, ale znakomity kolejny return Grzegorza Stachińskiego. I kolejny punkt ląduje na miejscu, na koncie polsko-niemieckiego zawodnika. A, proszę Państwa. No i ciężki ten gem. Wojtek, widzimy, że nadal walczy. Trzeba już dostawać solidne warunki. I au, pik. Przeciągnięty slice. No i mamy przemawianie, proszę Państwa, Grzegorz Stasiński, moje Wojciecha Górniaka i mamy 2-1 dla starszego zawodników. I chwilka przerwy na wodę, napojenie się i zaraz wracamy po krótkiej przerwie. Peace.
nie uderzył Grzegorz. Nie wiem, czy ta piłeczka powędrowała. Kor, zobaczmy, boom. Tak, sam narożnik. Kor tutaj trafił. Grek. Staszyński. Oj, teraz spóźnił troszeczkę, no i nie udało mu się tego koleja domknąć. Ciężko teraz. Sapie Grzegorz, ta masa mięśniowa na pewno potrzebuje troszeczkę czasu, troszeczkę odetchnięcia. Out wskazał, teraz właśnie Górniak, nie wiemy. Trzeba na pewno. Dobra, drugi serwis. No ładnie w ten poszedł. Młody się zawodnik z Ustronia, 16-latek. Maciej, powiedz mi, komu w tym spotkaniu kibicujesz i jak się czujesz? Ponieważ zaraz wybije godzina 15, czyli godzina, o której codziennie drzemiesz zazwyczaj. Właśnie leciutko układam się tutaj do snu, jeszcze pójdę do toaletki, wysiusiać się i za chwilę będę tutaj sobie lekko drzemał, taka półgodzinna drzemeczka. Natomiast komu kibicuję? Powiem ci, że obydwu kibicuję, obydwu zawodników polubiłem podczas tego naszego cyklu, i Grzegorza, i Wojciecha, więc nie mam tutaj swojego faworyta. Niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy, który później dojdzie wyżej. Także obu panów bardzo cenię, bardzo lubię i szanuję. I uważam, że niech wygra tenis. Dziękujemy ci serdecznie za tą cenną analizę. Powiedz mi, z kim wolałbyś pójść na randkę? Z Mario Szarapową czy z Dominiką Szczotką? Ciężkie zadajesz pytania z żadną z tych kobiet, ponieważ mam swoją dziewczynę, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Dosyć bezpieczne rozwiązanie, bardzo bezpieczna odpowiedź Macieja, który oczywiście kocha swoją żonę, ale na pewno z Marią Szarapową spędziłby troszkę czasu na osobności. Znajduje się nam kolejny gaming w tym spotkaniu, 3-1 dla Grega Daszyńskiego. Nie było. No i wspaniały teraz return Grzegorza, który zdobył kolejny punkt, pewnie zbierze po zwycięstwo w pierwszym secie. Jeszcze raz druga wymiana, no i
wygrał, ja Wojtek dobrze utrzymał piłkę, już widzimy, że jest szybszy z pewnością od Grzegorza. Bardzo ładnie porusza się po korcie niczym. Taka młoda mangusta na polowaniu. Zobaczmy teraz spóźniony Grek, no i utrzymuje się, że w tym secie młodzian. Piłka troszeczkę zgasła, teraz w korcie mamy przed dwóch króciutka przerwa, a po przerwie już z małą ciekawostką do was się melduje Maciej Decowski. Pięknym wychętem rozpoczął tą pierwszą partię. Wojciech, zobaczmy jeszcze na powtórce, jak on tu ładnie zagrał. Boom! Bez szans. Grek, który teraz ładnie zaserwował. Oj, oj, oj. Zerwał ten atak młody Ustronianin. Tak jest, doskonała akcja. Oj, oj, teraz Grek pięknego asa zaserwował. Zobaczmy na powtórce jeszcze, może jak to wyglądało. Czy nasza kamera to złapała? A jej już nie złapała, niestety. Szkoda, bo ten as serwisowy poszedł prosto w nasze duże oraz puste głowy. Dokładnie w moje kolano, które uchroniło twoją głowę przed poważnym urazem. Być może nie tylko kamera by dzisiaj została zakopana, również moglibyśmy zakopać ciebie, Maksiu. Dziękuję ci serdecznie. Cieszę się, że żyję i mogę nawet spotkanie komentować. Ależ bomba, proszę państwa. Pokaz serwisowy Grega Staszyńskiego. 3 wygrywające serwisy pod rząd. Zobaczmy na powtórce to podanie. No coś, te powtórki nie funkcjonują, proszę państwa, dobrze, przepraszamy. O, już backhandzik, zobaczmy może ten backhand. I zobaczmy. Bum, ależ wejście w kurt, szapuba brawa, no. Nasz prędkością już pokazał 111 km na godzinę. To jest niebotycznym wynikiem przy backhandziku. Po raz kolejny backhand teraz chodzi. Ścieku jest Wojtek na siebie, bo ciężko to wyglądało. Oczywiście pierwszy set już się skończył. Padł Pemgrega 4-2. Proszę państwa, dlaczego prosimy naszego realizatora, żeby nie przysypiał, żeby wziął się do roboty. Dobry serwis. Teraz 4-2 i drugi set.
taki serwis, ależ nie wymuszony byłem z forehandu Wojtka, który teraz jest lekko zniesmaczony. Gdzie powiedz mi tak, przeżyłeś już na tym świecie 28 lat, powiedz mi, z czego jesteś w swoim życiu najbardziej zadowolony? Z wszystkiego. Może troszkę bardziej rozwiniesz tą wypowiedź? Z wszystkiego jestem zadowolony. Nie ma rzeczy, z której jestem niezadowolony. Wszystko mnie cieszy, raduje. Każdy kolejny turniej to dla mnie kolejne wyzwanie, kolejna radość. Także jestem zadowolony ze wszystkiego. Natomiast ty, Maksymilianie, z czego jesteś najbardziej niezadowolony w swoim życiu? Jestem niezadowolony najbardziej z tego, że nie zostałem tenisistą profesjonalnym. Oczywiście wczorajszy mecz może nie pokazywał możliwości tego, ale że myślę, że jeżeli bym trenował od dziecka tenis zamiast koszykówka, to mógłbym w tej chwili grać w Australii, a nie w polskiej lidze tenisa. A dlaczego trenowałeś koszykówkę? Czy zmusili cię do tego rodzice, czy to była twoja wola? Ponieważ brat kiedyś pokazał mi tutaj meczyk NBA i stwierdziłem, że jest to tak bajeczne, że muszę spróbować. Miałem boisko akurat pod nosem, więc od już 3 lat, od 3 roku życia już rzucałem piłeczkę do kosza, robiłem wstady i miałem bardzo dobre zadatki na gracza. Niestety pewne komplikacje po drodze przeszkodziły mi w byciu koszykarzem, ale cieszę się z teraźniejszości. Tak jak ty, Macieju. Ale twój serdeczny kolega został koszykarzem, gra w Pogoni Prudnik na Opolszczyźnie, więc czy nie żałujesz tego, że to nie Maksymilian Kłęk jest dzisiaj podkoszowym Pogoni Prudnik? Nie, oczywiście nie żałuję. Pozdrawiam serdecznie Wojciecha Spyrkę, który w przyszłości będzie Polakiem kolejnym już, który zawita do NBA. No tymczasem może wróćmy do meczu, bo powołuje tutaj Greg Staszyński. To spotkanie kończy, widzimy, no pierwszy jak burza. Teraz wygrywał już 1-0 w drugim secie i cały czas idzie do przodu. Świetny serwis, ale czy tam nie było neta? Chyba net. Czy nie? Słyszałem necik chyba, tak? Jest net, proszę państwa, zgadza się. Ależ bombarduje podaniem zawodnik z Gubina. Dwa do zera już mamy, także tylko 2 game od zwycięstwa jest Grzegorz. Naprawdę jest w wybornej formie dzisiaj, z pewnością. Troszeczkę teraz się spóźnił Greg. Był blisko, ale niestety nad gardkami nie domknął tej piłki. Bardzo ładny forehand po krosie. No, idzie jak burza. Starszych zawodników, a właściwie górnik ma lekkie problemy z utrzymaniem piłki w korcie i z nadążeniem
tego tempa. Wyrzucił minimalnie. Prawie ten backhand zahaczył linię, ale niestety małym muśnięciem brakło czegoś. I zdaje się, że utrzymał swoje podanie. Wojciech Górniak, mamy 2 do 1. I króciutka przerwa. Zaraz Grzegorz pokaże nam swoją technikę serwisową. A tymczasem zobaczmy drabinkę. Kto już tutaj się zameldował w półfinale? Jest to Paweł Duski, który wygrał z Dominiką Szczotką. Zrewanszował się za Wrocław. Widzimy, że meczyki przebiegają naprawdę sprawnie. A tutaj na korcie centralnym obecnie mecz 1-8. Także wszystko idzie zgodnie z planem. Proszę Państwa, atmosfera tutaj jest troszeczkę senna, ciśnienie lekko. Opadło. Atmosfera jest mocno gęsta. Powietrze jest tylko tutaj na kortach, jak to się mówi, takie zawieruszone, ponieważ tutaj słońce troszeczkę zaszło i chmurki zasłoniły nam piękny obraz. Ciśnienie jest bardzo niskie. Właśnie nasz reporter Maciej Tysowski udał się w małą drzemkę. Po cichu, jak to on ma w zwyczaju, wymknął się i udał się na legowisko, które znajduje się tutaj na wysypisku śmieci. Nie może sobie poradzić z serwisem. Swojego rywala Wojtek. Ciężko, ciężko, mam bardzo przeprawę.
nie udało też minąć. Myślałem, że Legoś się pośliznął, no Wojtek jest troszeczkę wściekły na siebie, a tymczasem mamy 3 do 2, proszę, 3 do 1. Już dla Grega. I tylko Gem dzieli zawodnika w szarej koszulce od awansu do ćwierćfinału. A serwisowy teraz przyszłego ustrojanina. Tutaj ta piłka bardzo blisko kamery przeleciała po raz kolejny, już żeby nie wykrakać, to nie mówię, że nasza druga kamera jest lekko zagrożona. Teraz akcja serwen volley troszeczkę nieudana, a z nami jest Dominika Szotka, która przegrała z filmem Sławem Duskim niespodziewanie, każdy stawiał w roli faworyta, a co Dominika odpadła. Dominika, powiedz mi, co tam się stało? Ja mogę potem zapytać? Dam. No, niestety. Bywa tak czasem, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ja no tak na serio to no, zabił mnie jednak siłą, szczególnie serwisem, bo jednak serwis kobieta, serwis mężczyzny to jest bardzo duża różnica, której kobieta nigdy nie przeskoczy. Dlatego no, w wymianach zdawało mi się, że jednak troszkę lepiej grałam, bo mniej błędów robiłam i naprawdę już byłam zadowolona ze swojej gry, bo wreszcie grałam na dobrych szybkościach, no ale no, ten serwis niestety zaważył tym. W drugim secie nawet miałam 3-0, wygrałam 4-3, więc no, zabrakło trochę też szczęścia, ale jestem już zadowolona i myślę, że w Lublinie pokażę prawdziwy tenis. Dziękuję Ci za tą obszerną wypowiedź. Fajnie, że byłeś z nami po raz kolejny na turnieju. I liczymy, że może kiedyś się jeszcze zobaczymy z tobą. Teraz wróćmy do spotkania. Teraz piłka meczowa zdaje się dla Grega Staszyńskiego. Bardzo ładny ma forehandzik. Dźwięk szynie jest piorunujący. Teraz wysoko szybujący slajsik. Ale nie myli się, nie myli się tutaj Grzegorz. Cały czas trzyma tą piłę w grze. Ależ długa wymiana, proszę Państwa. Nikt nie chce robić błędu. Teraz drobszocik. Oj, szapoba, brawa. Wielkie brawa dla Grzegorza, który wygrał to spotkanie. 4-2. 4-2. A my sobie na wtórce zobaczę może jeszcze raz to zagranie. Fenomenalny drobszocik. No, poezja. Bum. Bez szans, Wojtek. Dziękujemy panu, że dostarczyli nam takiego solidnego męczycha. Teraz krótkie reklamki i zaraz może jakiś wywiadzik. Peace.